Pixar w pudełku. Dobra robota. Pewnie odkryliście, że zmiana rozmiaru podstawy wpływa na wielkość ramienia i główki. Operacje skalowania wpływają na siebie nawzajem. Podczas pracy z deformerem zmieniającym cały model lub jego części, lepiej jest od razu skalować całość niż poszczególne elementy. Od ogółu do szczegółu. Jesteście już gotowi do rigowania lampy. Skalowaniem sprawicie, że będzie wyglądała na młodszą lub starszą. Deformerami obrotu na przegubach ustawicie lampę, a przemieścicie ją deformerami przesunięcia i obrotu na podstawie. Po tym ćwiczeniu w nagrodę będziecie animować rigowaną lampę. Ale przedtem wróćcie do lekcji o animacji. Próbowaliście animacji? Link poniżej.